przerwie prawie rocznej. Ci, którzy śledzą mnie na Instagramie, wiedzą, że od ponad miesiąca jestem w Stambule. Nie wiem na jak długo, może do końca roku, może dłużej, może krócej. Dzisiaj nigdy nic nie wiadomo, także wiecie, może to jest temat na osobnego vloga. A dzisiaj chciałabym was zabrać do Muzeum Adama Mickiewicza, które znajduje się w Stambule, bo tak się akurat składa, że mieszkam całkiem niedaleko. Także uznałam, że może warto wam pokazać, gdzie mieszkał Adam Mickiewicz w Stambule. A jeżeli zastanawiacie się, co Adam Mickiewicz robił w Stambule, to już wam mówię. Otóż nasz wieszcz przyjechał do Konstantynopola w 1855 roku we wrześniu i przyjechał tutaj w celu formowania polskich sił zbrojnych do walki z carską Rosją. Niestety w listopadzie 26 1855 roku Adam Mickiewicz zmarł tutaj w Stambule. Prawdopodobnie zmarł na cholerę, ponieważ zmarł w okresie wybuchu epidemii cholery. Natomiast wokół jego śmierci pojawiło się wiele kontrowersji, ponieważ niektórzy uważali, że Adam Mickiewicz został otruty arsenikiem, inni spekulowali, że dostał udaru mózgu. Także przyczyna jego śmierci nie jest do końca znana. Jeżeli chodzi o pochówek Adama Mickiewicza, także pojawiło się wiele kontrowersji w tej kwestii, ponieważ zastanawiano się, gdzie ciało Adama Mickiewicza powinno spoczywać i początkowo zaproponowano kościół świętego Benedykta tutaj w Stambule. Rozważano także zorganizowanie pochówków powstałej wówczas polskiej osadzie tutaj w Stambule, Adamopol lub Poloneskoi. W każdym bądź razie książę Czartoryski ostatecznie zdecydował, że ciało Adama Mickiewicza zostanie przewiezione do Francji. I tutaj w Stambule ciało Mickiewicza pozostało do końca 1855 roku i dopiero 30 grudnia na pokładzie Eufrat ciało Mickiewicza zostało wywiezione z Konstantynopola. Na początku stycznia 1956 roku przypłynęło do Marsylii i z Marsylii zostało przewiezione do Paryża. I dopiero w 1890 roku ciało Adama Mickiewicza zostało przewiezione na Wawel. Także taki krótki epizod z życia Adama Mickiewicza tutaj w Stambule. No a co, a teraz zapraszam was na wycieczkę.